Zasada działania wirusów ukrytych w pliku autorun.inf. Autorun.inf, plik tekstowy umieszczany w głównym katalogu pamięci masowej, zwłaszcza nośnika wymiennego jak dysk optyczny czy pamięć USB, umożliwiający automatyczne uruchomienie programu znajdującego się na nośniku. Nieszkodliwy plik autorun.inf. Plik ten jest niebezpieczny dlatego, że pozwala na automatyczne uruchomienie programu zainfekowanego, który jest wskazywany w tym dokumencie. Gdzie możemy się zarazić? Objawy infekcji. Skutkiem obecności ukrytych plików w autorun.inf w rotach dysków jest problem z bezpośrednim otwieraniem dysków w moim komputerze. Niedziałające opcje przestawiające widoczność ukrytych plików i ukrytych plików systemowych. Dodatkowe niespodzianki, choć niekoniecznie, to już zależy od infekcji. Metodą autorun.inf mogą się przenosić bardzo. Przykładowy wariant zarażonego pliku autorun.inf. Aby uchronić się choć częściowo przed zainfekowaniem przez wirusy ukryte w plikach autorun.inf, należy wyłączyć autoodtwarzanie. Sposób dla Windows 2000/XP. Istnieje w internecie wiele narzędzi, które pomogą nam zwalczyć wirusy, które zostały ukryte w pliku autorun.inf. Do programów tych możemy zaliczyć CombofX, Flash Disinfector, Bitdefender Pizza Removal Tool, PRTP Reloadga Removal Tool. Przykładowy log z programu CombofX. Naprawa klucza MOUNTPOINTS2. Już kilka razy spotkaliśmy się z tego typu wirusami w domu i w szkole. Osobiście polecamy program CombofX. Ma on o wiele większe możliwości od tamtych. Dzięki niemu usunęliśmy plagę tych wirusów w naszej pracowni szkolnej. Kolejną radą jest zablokowanie autoodtwarzania. Zespół H.